Szanowni Państwo, nim rozpoczniemy obrady dzisiejszej sesji, pragnę Państwa poinformować Państwa tu obecnych oraz mieszkańców naszego miasta i przyznam, że to z nieukrywaną przyjemnością i satysfakcją pragnę poinformować, że w dniu 3 maja 2022 roku wojewoda warmińsko-mazurski pan Artur Chojecki w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzeja Dudy wręczył paniom trzem paniom, wysokie odznaczenia państwowe dla osób działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. I tak, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za zasługi na rzecz osób niepełnosprawnych otrzymała pani Lucyna Jędryszka, przewodnicząca Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach, radna naszego miasta, przewodnicząca. Pani Lucyna również przewodniczy Komisji Stałej Rady Miasta. Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym otrzymała pani Stefania Michalik-Rosa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Pani Stefania Michalik-Rosa, pani dyrektor dzisiaj nie ma, to z powodów od niej niezależnych nie mogła dzisiaj być na tej uroczystości. Oklaski się należy. Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia zagrożonych wykluczeniem społecznym otrzymała pani Marta Gnes, która pełni funkcję skarbnika w stowarzyszeniu i jednocześnie jest pedagogiem szkolnym. I bym bardzo prosił panią Lucynę, panią Martę, może tutaj bliżej mównicy, bliżej świateł kamery. Do świateł kamer. O, może tak właśnie. Szanowni zebrani, dostojne panie, proszę przyjąć, drogie panie, serdeczne gratulacje. Serdeczne gratulacje z okazji uhonorowania pań tak wysokimi odznaczeniami państwowymi. Przez długie lata zajmujecie się panie pracą na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób potrzebujących pomocy, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Robicie to w sposób profesjonalny, wielowymiarowy, z pasją i niesamowitym zaangażowaniem. Każda z pań to wybitna indywidualność, lecz łączy panie jedna cecha. To ofiarność, poświęcenie dla drugiej potrzebującej pomocy i wsparcia osoby. Wasza codzienna praca, ponadprzeciętne zdolności, umiejętności menedżerskie, organizacyjne, umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych, a przede wszystkim dobroć i miłość do drugiego człowieka przynoszą wymierne efekty. Osobom z niepełnosprawnością dajecie możliwość funkcjonowania w miarę samodzielnie i bezpiecznie. Osoby wykluczone społecznie czy też potrzebujące wsparcia odnajdują sens życia, odzyskując nierzadko utraconą godność. Jestem przekonany, iż będę wyrazicielem wszystkich radnych, przekazując paniom raz jeszcze gratulacje, życzenia, zdrowia, dużo satysfakcji z wykonywanej jakże szlachetnej, pożytecznej pracy, a wiązanki kwiatów za chwilę, które panie otrzymają, nie będą symbolem wielkiego, należnego, osobistego szacunku i uznania względem każdej z pań. Dziękuję. Na pewno słusznie się pani należało. Ja w imieniu własnym, w imieniu tu zgromadzonych, w imieniu społeczeństwa bardzo oczywiście staram serdecznie za wszystko dziękuję. Ja również gratuluję na wysokiego wyznaczenia i mam nadzieję, że przynajmniej w najbliższym czasie zmieni się koło tego wyznaczenia. Dziękuję. Lucynka, gratuluję. Dziękuję. No i mam nadzieję, że następna będzie z żartem. Ja pozwolę sobie parę słów do państwa. Serdecznie dziękuję za tak serdeczne, życzliwe, miłe słowa skierowane w naszym imieniu ku nam i proszę państwa, jest to dla mnie szczególne odznaczenie. To, że postrzegają nas
naszą działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami poza granicami naszego miasta, przyznając nam odznaczenia lub wyróżnienia, nie byłoby możliwe, gdyby nie życzliwość, gdyby nie wsparcie ludzi mieszkających tutaj. W swojej kadrze już podziękowałam, a tutaj chciałabym podziękować władzom naszego miasta, panom burmistrzom, całej Radzie Miasta, na czele z panem przewodniczącym. To dzięki państwu możemy działać w obiektach użyczonych przez miasto, możemy się rozwijać i możemy otrzymywać takie odznaczenia. Dziękuję państwu i myślę, że dalej będziecie państwo życzliwi stowarzyszeni. Dziękuję. Mam jeszcze dla państwa, szanowni panie i panowie radni, taką informację i tutaj z kolei pragnę poinformować, iż wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan profesor doktor habilitowany Piotr Gliński, nadał panu Jerzemu Sałacie odznakę honorową zasłużony dla kultury polskiej. I o wręczenie tego odznaczenia poproszę pana profesora Pawła Sorokę, przewodniczącego Zarządu Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń i Twórców Kultury. Pana Jerzego i pana profesora zapraszam tutaj w okolice mównicy. Ze względu na to, że wytrzymałeś ze mną 39 lat na drogach, do drożach, tej naszej barki, tułaliśmy się przez tyle lat i dałeś radę ze mną wytrzymać. To jest to, co ci dałam, ten oto prezent, żebyś to spojrzysz, żebyś o mnie pamiętał. Chwileczkę jeszcze. I widzę tutaj, czy są panowie, pan prezes Związku Literatów Polskich, pan Andrzej Cieślak? Jest, tak? Witam pana serdecznie. I czy jest pan również, pan Marek Książek? Tak. Czy panowie chcieliby zabrać głos, bo taki miałem sygnał, że chcieliście państwo parę słów. Tak, oczywiście. Ja chciałem też.
Oczywiście. Dobrze, wobec tego pan profesor, a później panowie. Zaproszę tu do mnie. Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że mogę gościć w Bartoszycach z takiej okazji. Nie pierwszy raz zresztą, ale już dość dawno nie byłem i z przyjemnością przyjechałem, bo lubię takie właśnie miasta. Chcę powiedzieć dlatego parę słów o panu Jurku Sałacie, bo od wielu lat współpracujemy i na wniosek naszej Organizacji Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury pan wicepremier Gliński, profesor Gliński przyznał to wysokie, znaczącą odznakę zasłużony dla kultury polskiej. W pełni się to należało, bo pragnę zauważyć, że Jerzy Sałata jest czołowym poetą w ogóle na tym terenie, w województwie warmińsko-mazurskim. Ma największy dorobek poetycki, jeśli chodzi o Bartoszyce. Wydał 9 tomików wierszy, ale niezależnie od tego redagował szereg almanachów, organizował konkursy, organizował różne imprezy literackie. Również był redaktorem almanachów. Współpracował z wieloma pismami, między innymi z pismem, które ja redaguję. Rada Krajowa nazywa się Własnym Głosem. Także od 1975 roku jest aktywny, bo w 1975 roku zadebiutował wierszem na łamach Gazety Olsztyńskiej. I potem były kolejne dokonania. Naprawdę, gdyby je dokładnie scharakteryzować, to by to potrwało. Oczywiście było w tym wniosku, to wszystko zawarte w naszym wniosku. I na tej podstawie pan wicepremier Gliński przyznał to odznaczenie. Także pan Jerzy Sałata jest liderem jednocześnie grupy Barcja, która jest znana w kraju. Chcę powiedzieć, że Barcja jest znana nie tylko na tym terenie. Ja właśnie i Rada Krajowa współpracuję z Barcją od wielu lat. Jest właśnie przykładem człowieka, który jest nie tylko twórcą o dużym dorobku, ale jest animatorem kultury, bardzo aktywnym. Jest takim bardzo dobrym, bezpośrednim człowiekiem. Także gratuluję Ci, Jurek, i życzę kolejnych dokonań. Kolejnych dokonań, bo jesteś jeszcze w pełni sił twórcy. Proszę bardzo panowie, może zabierze się głos tam po kolei. Dwa słowa. Dzień dobry Państwu. Miło mi bardzo. Po dłuższym okresie w Bartoszycach jestem, a bywałem swego czasu jako dziennikarz Gazety Olsztyńskiej dosyć często. Z Jurkiem Sałatą znam się 40 lat. Chyba podobnie jak z tutaj profesorem Pawłem Soroką. Kiedy jako młode chłopaki jeszcze organizowaliśmy Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury. Ale również działaliśmy wspólnie z Jurkiem w korespondencyjnym klubie młodych pisarzy. Potem gdzieś tam się spotykaliśmy na łamach Gazety Olsztyńskiej. No i w tej chwili Jerzy Sałata jest również członkiem naszego stowarzyszenia, Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. A przede wszystkim gratuluję Ci, Jurku, i podziwiam Twoje kondycje, bo słyszałem, że podobno jesteś szefem Barcji, prezesem Barcji, chyba tam z 5 czy 6 kadencji, tak? To ja nie wiem. To więcej niż prezydent i niż inni prezesi. Gratuluję, dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. O przyrodzie, że ładnie piszesz o naturze, dziękuję to bardzo. Tak ja wiem. Dziękuję bardzo. Muszę Państwa zasmucić, nieco dłużej wypowiem się na temat tego, co czyni ten człowiek. Proszę Państwa, w Bartoszycach po raz pierwszy byłem około 50 lat temu na zaproszenie pięknej Janiny Jocek, dyrektorki Domu Kultury. Co ma w sobie ta ziemia, że tyle tutaj talentów się skupiło i zgromadziło? Otóż, proszę Państwa, to już Państwo wiecie, że Jurek ponad 45 lat jest wytrwale związany z tą ziemią,
z grupą literacką Barcja, wiodącą grupą literacką w Polsce. Co ma w sobie ta ziemia, że z Poznania przyjechał tutaj Leonard Turkowski, tutaj działał aktywnie jako nauczyciel i twórca mediów, stąd został w Olsztynie prezesem oddziału Związku Literatów Polskich. Co ma w sobie ta ziemia, że Józef Jacek Rojek, warmiak z Podhala, przybył do Bartoszyc i stąd stał się kolejnym prezesem oddziału Związku Literatów Polskich w Olsztynie. Co ma w sobie ta ziemia, że tylu tu twórców działa aktywnie, że wymienię także obecnego wiceprezesa oddziału Związku Literatów Polskich w Olsztynie, Jurka Górczyńskiego. Ta ziemia ma w sobie piękno, ma w sobie na pewno wytrwałość zapisaną nie tylko w jej dziejach, ale także w sercach wszystkich państwa. Wierzę w to, że tacy twórcy, działacze, organizatorzy, którzy z tej ziemi się wywodzą, niekoniecznie urodzeniem, ale byciem i działaniem, przynoszą chwałę Bartoszycom. Przynoszą chwałę jego mieszkańcom indywidualnie, każdemu z osobna. Dlatego jest mi ogromnie miło, że mogłem dzisiaj tutaj być w czasie tej uroczystości Jurka, który jest wierny swojej twórczości, wierny twórczości poświęconej tej ziemi. Tu, jako zrodzony twórca, któremu recenzję napisał jeden z największych polskich literatów i dziennikarzy, Henryk Panas, który nikomu, prawdę mówiąc, recenzji literackich nie poświęcał. Jurkowi poświęcił w 1982 roku. Oznacza to, że nawet Henryk Panas, który zajmował się głównie recenzowaniem plastyki, docenił twórczość stolarza poety, bo tak swoją recenzję na łamach Gazety Olsztyńskiej zatytułował. Tyle ogólnych informacji i już jakby, proszę Państwa, kończę. Bardzo serdecznie gratuluję Jurkowi wyróżnienia, które potwierdza niejako jego związki z Korespondencyjnym Klubem Młodych Pisarzy, z Robotniczym Stowarzyszeniem Kultury i ze Związkiem Literatów Polskich, ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP. I cieszę się ogromnie, że wraz także z Jurkiem, który widzę, że dotarł do nas, Górczyńskim, mogę uczestniczyć w tej uroczystości. Gratuluję jeszcze raz, Jurku. Myślę, że ciągle będziemy z sobą związani literaturą i twórczością. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Super. Dzięki. Może jeszcze kilka słów. Szanowny Panie Jerzy, proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji otrzymanego przed chwilą wyróżnienia. To dla nas radnych, mieszkańców, wielki zaszczyt, że w naszym mieście od lat kontynuuje Pan swoją twórczość. W swoich wierszach opisuje Pan lokalną rzeczywistość, piękno otaczającej nas przyrody. W Pana poezji odnaleźć można niezmierzone pokłady miłości, przyjaźni, ludzkich codziennych rozterek oraz przywiązania do rodzinnej miejscowości, z której Pan pochodzi. Pana twórczość jest bardzo obszerna,
wielowątkowa i nie sposób jej treścić w krótkim wystąpieniu. Jest pan człowiekiem niezwykle skromnym, co jest cechą wyróżniającą jednak wielkich ludzi. Życzymy pana, aby twórcza wena towarzyszyła panu nieustannie, aby spod pana pióra pojawiało się jeszcze wiele utworów dla pożytku duchowego i intelektualnego nas wszystkich. Kończąc, życzę panu i pana bliskim dużo zdrowia i optymizmu na każdy dzień. Wszystkiego dobrego, panie Jerzy. Dziękuję. Tyle ładnych rzeczy tutaj padło o mnie i nie dam rady mówić, ale przeczytam tylko. Jestem niezmiernie wzruszony otrzymaniem odznaki honorowej zasłużony dla kultury polskiej nadanej mi przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana profesora doktora habilitowanego Piotra Glińskiego. Odznakę tę otrzymałem w 1947 roku swojej twórczości poetyckiej, jak i w 1939 roku działalności Bartoszewskiej Grupy Literackiej Barcja, która to jest jedną z najstarszych działających grup literackich w Polsce. Jestem jej prezesem od 1983 roku. Z wnioskiem o nadanie mi tej odznaki wystąpi przewodniczący Zarządu Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury profesor Paweł Soroka, którą tę odznakę otrzymałem z jego rąk. Dziękuję panu profesorowi Pawłowi Sorokce, że zechciał przyjechać do Bartoszyc i osobiście wręczyć mi to zaszczytne wyróżnienie. Te podziękowania kieruję również do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana profesora Piotra Glińskiego. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do otrzymania przeze mnie tak wysokiego odznaczenia. Szanowni Państwo, każde wyróżnienie nakłada na nas jakby nowe obowiązki. Bywa, że czasami przychodzi mi myśl, czy warto robić to, co robię. Przez tyle lat wiele razy nachodziły mnie zwątpienia. Nie tylko chodzi mi o Barcję, ale w takich chwilach jak ta zapomina się o nich i dalej się trwa przy wyznaczonym kierunku. Kończąc, chylę swe czoła przed gospodarzami tego miejsca za przychylne przyjęcie. Dziękuję bardzo. Tak już na koniec przeczytam wiersz. Tutaj pan przewodniczący mówił, że ja niewysoki jestem, ale tu z wiersza też będzie wychodzić. Jestem jaki jestem, taki malutki, milimetr nad przeciętność, wywołany w świat maleńką wioską niziny sępopolskiej, z pagórkiem widocznym pańskiej góry, gdzie zjeżdżałem na sankach w przyszłość. Poezję napotykanych ludzi, dobrych serc rygat, poprzez miasto trzech kultur, Olsztyn i Warszawę. Doczekałem się na swojej piersi wdzięczności, poszanowania. Przecież ja taki malutki. W tej chwili ta moja duma też ma swoją dumę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jeszcze chwilę, tylko tutaj pan przewodniczący ma moje tomiki. Panie dostaną taki upominek, akurat dzisiaj z okazji Dnia Matki. Panowie też, ale to za miesiąc prawie, także tyle. Wszystko, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, proponuję Wysoka Rado, może byśmy taką króciutką przerwę zrobili, gdzieś za 12 byśmy rozpoczęli obrady naszej sesji. Otwieram 53. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych na sesji obecnych jest 16 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwili swoją nieobecność. Tym samym stwierdzam kworum, stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie panie i panów radnych, witam zaproszonych gości, wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Porządek obrad, panie i panowie radni otrzymali w przypisanym statucie terminie. Czy są uwagi do porządku obrad? Jeśli nie, przystępujemy do jego realizacji.
Jesteśmy w punkcie 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 52 sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 statutu. Wymieniony protokół był do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożonym przy liście obecności. Już? Czy są uwagi do protokołu? Jeśli nie ma, stwierdzam, że protokół został przyjęty przez Wysoką Radę bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad. Informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę o zabranie głosu pana zastępcę burmistrza, pana Krzysztofa Hećmana, o przedłożenie informacji. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, szanowni mieszkańcy Bartoszyc. W imieniu burmistrza miasta pana Piotra Petrykowskiego mam zaszczyt przedstawić informację z działalności burmistrza miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym od 28 kwietnia bieżącego roku do 25 maja. Sprawy Wydziału Inwestycji. Prowadzony jest nadzór nad budową kolumbarium przy ulicy Leśnej. Trwają prace odbiorowe związane z przebudową ulicy Broniewskiego. Pracownicy Wydziału dokonali odbioru robót budowlanych związanych z remontem pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu na budynku mieszkalnym przy ulicy Witosa 27A. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przyszłe zadania inwestycyjne. To jest przebudowa ulicy Majowej, przebudowa ulic Ogrodowa, Lelewela, Szymanowskiego, Brzozowa, Zielona, Kwiatowa. Dostosowanie pomieszczeń po byłym gimnazjum nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wraz z ich adaptacją na szkołę muzyczną. Budowa kontenerów mieszkalnych przy ulicy Bema. Przebudowa stałego pomostu rekreacyjnego na Jeziorku Mleczarskim przy ulicy Kęczyńskiej. Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1. Pracownicy Wydziału przygotowali opis przedmiotu zamówienia niezbędny do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla następujących zamierzeń budowlanych. Remont dachu budynku przy ulicy Kopernika 6. Modernizacja oświetlenia ulicy Mierosławskiego i Parku Elżbiety. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Przeprowadzono przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonej przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 7 w Bartoszycach. Nieruchomość nie została sprzedana. Ogłoszono przetarg na sprzedaż działki o powierzchni 1,2293 hektara przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Przetarg odbędzie się 11 lipca. Ogłoszono przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste działki o powierzchni 1,4973 hektara przy ulicy Kęczyńskiej na cele produkcyjno-składowe i magazynowe. Przetarg odbędzie się 29 lipca. Nie wpłynęły zgłoszenia osób zainteresowanych. Przystąpiłem do przetargu na dzierżawę miejsc pod ogródki gastronomiczne przy ulicy Ofiar Oświęcimia i ulicy Kowali. Wydział Techniczno-Komunalny. Na dzień 20 maja bieżącego roku złożonych zostało 1627 deklaracji, co stanowi 52% ogółu, dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w gminie miejskiej Bartoszyce. Oznaczony termin zgłoszenia takich deklaracji upływa 30 czerwca. Na 116 gminy w województwie warmińsko-mazurskim nasze miasto zajmuje 17 miejsce w tej statystyce i w tym obowiązku zgłoszeń. Zawarto umowę z firmą Ecosystem na dwukrotne wykonanie w ciągu roku przeglądów okresowych separatorów ropopochodnych, 7 sztuk, znajdujących się na terenie miasta oraz opróżnienie i czyszczenie wraz z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadu. Zawarto umowę z firmą Toalet na wynajem 4 sztuk toalet przenośnych na okres od 16 maja do 14 października bieżącego roku. Opracowano i przekazano firmie Fundacja Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach komplet danych do opracowania raportu z implementacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bartoszyce na lata 2016-2022
oraz aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bartoszyce na lata 2022-2030. Dokumentacja jest niezbędna przy aplikowaniu o dofinansowanie do budowy lub modernizacji odnawialnych źródeł energii, budowy środków poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta. W dniu 21 kwietnia na okres letni uruchomiono fontanny miejskie. Upoważnieni pracownicy rozpoczynają kontrolę zawarcia umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz opłat ponoszonych za te usługi przez właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Zieleń miejska. Rozesłane indywidualne podziękowania dla uczestników za sprzątanie świata. W akcji wzięło udział w sumie 934 osoby. Wypielono obrzeża drzew i krzewu przy ulicach Bema, Cichej, Kilińskiego, Placu Wolności, Ofiar Oświęcimia, Kowali, Prusa, skwerze Brunona, Wyszyńskiego 10, Poniatowskiego, przy parkingu w ulicach Starego Gminnego Centrum Informacji. Nasadzono i zawieszono kwiaty na altaniach przy ulicy Kęczyńskiej. Wypielęgnowano róże przy ulicy Wybrzeża oraz w ogródku jordanowskim. Rozpoczęto koszenie traw na terenie miasta Bartoszyce. 4 maja uruchomiono nową kosiarkę i seki zakupioną przez Zakład Gospodarki Odpadami. Kosiarka ta znacznie ułatwi i przyspieszy wykonywanie prac. Urządzenie wyposażone jest w agregat koszący o szerokości 150 cm oraz zbiornik do gromadzenia trawy o pojemności 1300 litrów. Od 4 maja do tej pory skoszono tereny zielone. Wzgórze Zamkowe, Sikorskiego, Armii Krajowej, Wyszyńskiego, Hilmanowicza, Popiełuszki, Bema 18-51, Poniemiecki, cmentarz przy ulicy Nowowiejskiego, park przy Łynie, Wybrzeża wraz z parkiem przy tak zwanym Lilipucie, Cynkowa, Kilińskiego, Cicha, Park Elizabeth, Plac Wolności, Bema od Światu do Placu Konstytucji, Rynkowa, Mazurska, Bema, Stary Most, Korty, Ofiar Oświęcimia, Kopernika, Szewców, Kowali, Rzeźników, Kęczyńska, Warmińska, Rondo Solidarności i 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, Jeziorko Mleczarskie, Lipowa, 11 listopada, Jagiellończyka, Grota Roweckiego, tereny przy przedszkolach, przy ulicy Mazurskiej oraz Wyszyńskiego, Starzyńskiego do byłego Gminnego Centrum Informacji, stanica przy ulicy Jagiellończyka, Jezioro Barbetowskie, skwer przy ulicy Popiełuszku i Jezioro Mleczarskie z zakładką. Wszystkie kwiaty jednosezonowe podlewane są 2 razy w tygodniu. Nawożenie oraz zwalczanie szkodników wykonywane jest według potrzeb. Nasadzono kwiaty letnie, kanny, na Rabacie przy ulicy Starzyńskiego. 15 maja na Placu Konstytucji zorganizowano teatrzyk dla dzieci pod tytułem Pinokio wraz z darmową wadą cukrową i wizdą Bartu Łosia. Na czas występów rozstawiono punkty informacyjne konsultacyjne programu Czyste Powietrze, w którym obsługiwano potencjalnych beneficjentów. Wydarzenie zostało zorganizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wczoraj, 25 maja, przy tak zwanym serduszku Parku Elizabeth odbyła się akcja Sadzimy Bratki na Dzień Matki. Wszystkie bratki, które zostały wykopane z ronda 20 Brygady oraz napisu Bartoszyce dostały swoje drugie życie. Kwiaty zostały nasadzone wspólnie przez 20 pracowników Urzędu Miasta wraz z burmistrzem Piotrem Pretykowskim. Dodatkowo chciałbym poinformować, że te sadzonki, które pozostały, zostały rozdane bezpłatnie mieszkańcom naszego miasta w dniu wczorajszym na Placu Konstytucji. 26 maja, więc dzisiaj, już obsadzono od godzin rannych kwiatami letnimi rondo Brunona, rondo 20 Brygady oraz napis Bartoszyce. Zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków zewnętrznych. Ogłoszono przetarg na modernizację budynku przy ulicy Kopernika 6 w Bartoszycach. Termin składania ofert do dnia 24 maja. Trwa ocena złożonej oferty. Ogłoszono przetarg na modernizację oświetlenia ulicy Mierosławskiego i budowę oświetlenia parku Elżbiety w Bartoszycach. Termin składania ofert do dnia 2 czerwca. Rozliczono z wojewodą warmińsko-mazurskim dotacje na realizację zadania pod nazwą rozbudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Kęczyńskiej w Bartoszycach poprzez zastosowanie systemu aktywnego przejścia dla pieszych realizowanego w ramach budżetu dróg samorządowych. Wydział Kultury, Sportu i Współpracy i Rozwoju. Pracownicy wydziału byli współorganizatorami wraz z Bartoszyckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji finałów Mistrzostw Polski Młodzików i Juniorów w piłce siatkowej, które odbyły się w dniach 20-24 kwietnia oraz 26-30 kwietnia w naszej nowo wbudowanej hali sportowej. Pracownicy wydziału wsparli organizację Bartoszyckiego Tygodnia Patriotycznego.
Główne uroczystości odbyły się 2 maja na Placu Konstytucji 3 maja, gdzie odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu wokalistów z klubu wojskowego w Bartoszycach, chóru Kanzona z Bartoszyckiego Uniwersytetu III wieku oraz lokalnych solistów. Pracownicy wydziału są koordynatorami kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Prowadzona jest przez nich kampania promocyjna przedsięwzięcia. Lista projektów dopuszczonych do ogłosowania bieżącej edycji budżetu obywatelskiego. Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z utwardzeniem terenu niezbędnego do użytkowania placu. Lokalizacja projekt Jeziorko Miejskie za siłowniami zewnętrznymi. Wykonanie utwardzenia placu za halą sportową dawnego gimnazjum nr 2. Lokalizacja projektu plac za halą sportową dawnego gimnazjum nr 2. Modernizacja miejskiego placu zabaw, skwer przy ulicy Bohaterów Warszawy, ogród Jordanowski. Zakup i montaż defibrylatora Ratujmy Serce, lokalizacja projektu ulica Limonowskiego, budynek płatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Naukowy plac zabawy na działkach, lokalizacja projektu przy zespole szkolnym przedszkolu nr 1. Przeprowadzono promocję naboru do szkoły muzycznej pierwszego stopnia na rok szkolny 2022-2023. Przygotowano zgodę na organizację 9 imprez organizowanych na terenie miasta Bartoszyce w zakresie kultury, sportu, turystyki. Opracowana jest przez pracowników wydziału dokumentacja fotograficzna prowadzonych w mieście inwestycji. Pracownicy wraz z Wydziałem Techniczno-Komunalnym prowadzą przegląd tablic informacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta. Pracownicy wydziału wsparli już organizację wycieczki szkolnej dedykowanej przewodnikom turystycznym olsztyńskiego koła PTTK. Tematem przewodnim działania było pokazanie w Bartoszycach miejsc, które zyskały nowe oblicza. Wydział Organizacyjno-Administracyjny. Od dnia 20 maja w ramach rządu publicznych zatrudnione zostały kolejne osoby bezrobotne. W chwili obecnej jest to 9 osób, w tym 7 kobiet, obywatelek Ukrainy. Panie zajmują się pracami pielęgnacyjnymi, porządkowymi miejskich terenów zielonych, natomiast mężczyźni odnawiają oznakowanie poziome na drogach należących do gminy miejskiej Bartoszyce. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Podejmowano działania w ramach procedury Niebieska Karta. Przeprowadzono monitoring 16 procedur Niebieskiej Karty, w wyniku czego 10 procedur zakończono, a pozostałe zwrócono grupom roboczym celem uzupełnienia dokumentacji bądź zrealizowania założonych zadań. Wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Bartoszycach o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec 11 osób. Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie. W okresie od 22 kwietnia do 19 maja Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 40 aktów urodzeń, 36 aktów zgonów. W związku z konfliktem na Ukrainie od dnia wprowadzenia rejestracji, to jest od 22 kwietnia, nadano numer PESEL 15 obywatelom Ukrainy. Straż Miejska. Straż Miejska odnotowała 95 wykroczeń, w tym 52 porządkowe i 43 drogowe. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 43 przypadki naruszenia przepisów prawa na terenie miasta. Zgrany materiał dowodowy przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W wyniku prowadzonych czynności 4 właścicieli nieużywanych pojazdów zostało zobowiązanych do ich usunięcia. 2 razy firma utylizacyjna zabezpieczała z pasów drogowych padłe zwierzęta. 12 właścicielom terenów prywatnych nakazano uporządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji. Ustalono 3 osoby zamieszczające ogłoszenia w miejsce do tego nieprzeznaczonych. Prowadzone są wobec nich postępowania wyjaśniające. 4 mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego pozostawionego w obudowach śmietników lub na pasach zieleni. Zarejestrowano 2 przypadki braku umowy na wywóz nieczystości. Na terenie miasta ujawniono 3 psy biegające luzem. Odnaleziono właścicieli psów. Wobec opiekunów zwierząt zostały wyciągnięte sankcje karne, mandaty. W wyżej minionym okresie strażnicy miejscy pełnili służby w dni robocze w godzinach 7.20, w soboty w godzinach 8.16, w sumie 28 służb patrolowych. Strażnicy podczas pełnienia służb patrolowych monitorowali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. We wskazanym okresie było to 11 osób, z których 10 stanowczo odmówiło zamieszkania w schronisku dla osób bezdomnych. Jedną osobę udało się przekonać do zamieszkania w schronisku. Zakład Usług Komunalnych. Wykonano demontaż tymczasowego oznakowania na czas prowadzenia prac i przywrócono oznakowanie docelowe na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Słowackiego z ulicą Poetowskiego.
Przygotowano i uruchomiono fontannę przy placu zabaw na ulicy Bohaterów Monte Cassino. Wykonano montaż ogrodzenia zabezpieczającego w miejscu po wyburzonych budynkach gospodarczych przy ulicy Bema 7. Przewieziono i zamontowano scenę plenerową na placu Konstytucji 3 maja. Udekorowano miasto flagami narodowymi z okazji Tygodnia Patriotycznego. Usunięto drzewa stanowiące kolizję z inwestycją przy ulicy Broniewskiego. Dokonano montażu wiatr przystankowych na ulicy Poniatowskiego. Na każdym przystanku ustawiono koszt na nieczystości stałe 4 sztuki. Oczyszczono komorę podziemną fontanny na placu Konstytucji 3 maja. Dokonano zmiany organizacji ruchu na ulicach Andersa i Turkowskiego. Wymieniono piasek w piaskownicach na placach zabaw dla dzieci, ulica Bohaterów Monte Cassino, ulica Nowowiejskiego, ulica Wyszyńskiego, ulica Wolskiego, ulica Wajdy. Wykonano remont z wymianą niektórych elementów urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ulicy Monte Cassino. Prowadzone są prace przy ulicy Bohaterów Monte Cassino. Prowadzone są prace przy remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych. Na dzień dzisiejszy dokonano napraw nawierzchni na ulicach Struga, Mickiewicza, Słowackiego, Paderewskiego, Dąbrowskiego, Mirosławskiego, Okrzei, Wybrzeża, Kętrzyńska, 11 listopada, Grota Roweckiego, Bohaterów Monte Cassino, Bohaterów Warszawy, Ofiar Oświęcimia, Kopernika, Kowali, Cicha, Kilińskiego, Plac Zwycięstwa, Robotnicza, Konopnickiej, Kolejowa, Kajki, Drzewna, Orzeszkowej, zużywając 55 ton masy na gorąco. Trwa remont słupów na przystankach komunikacji miejskiej. Dokonano całościowego remontu i odnowienia 10 sztuk słupków. Wymieniono najbardziej zdewastowane kosza śmieci. Prowadzone jest odnawianie oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych na terenie miasta. W okresie sprawozdawczym w ramach zasądzonych kar na terenie miasta pracowało 5 osób skazanych, przepracowując łącznie 107 roboczych godzin. Zespół administracyjny oświaty. Rodzicom dzieci nieprzyjętych do bartoszyckiej przedszkoli wysłano propozycję skorzystania z opieki przedszkolnej. Rodzicom dzieci 3-letnich zaproponowano miejsca w przedszkolu publicznym nr 6 w Bartoszycach, a pozostałym rodzicom zaproponowano miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rozpoczęto rekrutację do szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Bartoszycach. Szkoła oferuje naukę gry na fortepianie, trąbce, waltorni, klarnecie, akordeonie, wiolonczeli, skrzypcach i perkusji. Lekcje w szkole muzycznej organizowane są 2 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych, tak aby nie kolidowały z innymi zajęciami. Lekcje instrumentu prowadzone są indywidualnie dla każdego ucznia. Do szkoły można zapisać dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat. Zainteresowane osoby zapraszamy na przesłuchania wstępne, które odbędą się w Bartoszyckim Domu Kultury w następujących terminach. 27 maja, piątek, godzina 16:30. 28 maja, sobota, godzina 10. 10 czerwca, piątek, godzina 16:30. 11 czerwca, sobota, godzina 10. Więcej informacji można uzyskać od dyrektora szkoły. I tutaj numer telefonu 798, podam publicznie, 527-256. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni ośrodka uczestniczyli w posiedzeniach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego. Odbyło się jedno spotkanie z udziałem sprawcy oraz jedno spotkanie z udziałem ofiar przemocy. Asystenci rodziny kontynuowali realizację usług wspierających w 55 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Praca była realizowana we współpracy z kadrą merytoryczną ośrodka oraz wieloma podmiotami działającymi na terenie miasta na rzecz dziecka i rodziny. Współpracownica specjalistycznego, pedagoga, psychologa i radcy prawnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało łącznie 19 osób, na rzecz których udzielono 22 konsultacje. W ramach działalności merytorycznej Dziennego Domu Senior Plus uczestnicy korzystali z bieżącej oferty placówki, w tym m.in. z zajęć rękodzielniczych, usprawniających, komputerowych oraz zakresu aktywności społecznej. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+, od początku jej realizacji, to jest od kwietnia 2016 roku, do chwili obecnej wypłacono łącznie 101 853 893 zł. Dla 3309 rodzin, w których jest 4750 dzieci. Z kolei w oparciu o informacje wydane w 2021 roku wypłacono 29
578 992 zł na rzecz 2556 rodzin, w których funkcjonowało 3807 dzieci uprawnionych. W związku z przejęciem zadania przez ZUS jego realizacja przez MOP w zakresie wypłaty zakończy się 31 maja. W ramach ustawy o dodatku osłonowym od stycznia bieżącego roku przyjęto łącznie 2841 wniosków o przyznanie świadczenia. Łącznie wypłacono 700 391 zł dla 2303 gospodarstw domowych. W zakresie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przyjmowano wnioski realizowane wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. W okresie od 17 marca do chwili obecnej przyjęto 110 wniosków dla 202 osób oraz wypłacono 58 800 zł na rzecz 196 osób. Przyjmowano wnioski o udzielenie pomocy w formie obiadów szkolnych oraz obiadów w przedszkolu dla 51 dzieci, tak? Przyjmowano wniosek o świadczenie rodzinne, łącznie 37 wniosków, w oparciu o które na rzecz osób uprawnionych wypłacono 6500 zł. Przyjmowano zweryfikowane wnioski o pomoc w formie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zweryfikowano 49 z 62 wniosków dotyczących 165 osób. W oparciu o 27 wniosków dotyczących pobytu 88 osób wypłacono łącznie 106 320 zł. Praca społecznie użyteczna na terenie ośrodka uczestniczy obecnie 5 osób długotrwale bezrobotnych. Kobiety wykonują pracę porządkową, a mężczyźni pracę remontowo-konserwatorskie. Środowiskowy dom samopomocy. W okresie międzysesyjnym w ramach bieżącej działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy rozpoczęto realizację projektu Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych, w ramach którego dnia 10 czerwca odbędą się prezentacje artystyczne uczestników placówek wsparcia z województwa warmińsko-mazurskiego, występy sceniczne, wystawa rękodzieła, stoiska warsztatowe. Środki na realizację projektu zostały pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Codzienna praca terapeutyczna obejmowała realizację bieżących treningów i zajęć, między innymi rękodzielniczych, kulinarnych, usprawniających, komputerowych, edukacyjnych, wynikających z planu wspierająco-aktywizującego. W tym okresie burmistrz miasta wydał 15 zarządzeń i spis tych zarządzeń otrzymali panie, panowie radni. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, na koniec jeden komunikat i dwa życzenia. Zacznę od komunikatu. 23 czerwca o godzinie 12 w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Słowackiego odbędzie się gala Najlepsi z Najlepszych. W imieniu pana burmistrza Piotra Piotrkowskiego serdecznie zapraszam wszystkich radnych i wszystkich tu obecnych państwa, a także mieszkańców naszego miasta do udziału w tej gali. I życzenia. Po pierwsze, w imieniu pana burmistrza Piotra Piotrkowskiego, swoim własnym, kierownictwa Urzędu Miasta, wszystkich pracowników, pragnę przekazać wam, drodzy radni, najserdeczniejsze życzenia z okazji jutrzejszego dnia. Jutro obchodzimy Dzień Samorządu Lokalnego, Samorządu Terytorialnego. Jesteście państwo emanacją samorządu, jego przedstawicielami. Was, ich zaufanie mieszkańców, was nadzieja i was określona odpowiedzialność. Za podjęcie tego zobowiązania publicznego pięknie dziękujemy. Dziękujemy za współpracę. Życzymy wszelkiej pomyślności osobistej, zawodowej, zdrowia i radości życia. Wszystkiego najlepszego. I drugi dzień to dzień dzisiejszy, Dzień Matki. Wszystkim paniom tu obecnym, mamom, wszystkim paniom, które w tej chwili są na transmisji i które będą obserwowały dzisiejsze obrady, ale przede wszystkim wszystkim mieszkankom naszego miasta, wszystkim mamom, wszystkim mieszkankom naszego powiatu, naszego województwa, Polski, najserdeczniejsze wyrazy szacunku, wyrazy wielkiego
wielkiej wdzięczności naszych serc za to, że jesteście mamami. Dla tych, którzy już mam nie mają, też jakiś wyraz w refleksji, aby we swojej życiu, we wdzięcznej pamięci, we swoich wdzięcznych sercach zawsze zachowali to piękne imię mama. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dla porządku informuję, że obecnych jest na sali 17 radnych. Pan burmistrz tutaj składał życzenia wszystkim mamom. Ja troszkę planowałem w innym czasie, ale żeby to już tak było tanecznym krokiem, tak jak to również ze strony przewodniczącego Rady Miasta, ale myślę od strony wszystkich radnych Rady Miasta. Z okazji Dnia Mamy szczególnie chciałbym złożyć życzenia wszystkim mamom samych radosnych chwil, dobrego samopoczucia, braku zmartwień i trosk, satysfakcji z trudu włożonego w wychowanie dzieci oraz wszelkich doznawanych dobroci i szacunku na każdy dzień ze strony dzieci. Proszę przyjąć serdeczne życzenia z okazji Dnia Mamy. Czy są pytania jakieś do przedłożonej przez pana burmistrza informacji? Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja mam tylko jedno pytanie. Dotyczy to pytanie prowadzonych prac przy remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych. Ulica Słowackiego, czy to dotyczy tego miejsca za garażami od ulicy Słowackiego 28? Nie. Czyli tamta... Dobrze, ponieważ na ostatniej czy przedostatniej sesji wspomniano właśnie o tamtym miejscu, to się będzie jeszcze działo. Pan dyrektor nie wie, bo miało się zadziać. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Więcej pytań do informacji. Proszę bardzo, pan radny Dalski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ewidentnie do informacji, bo tutaj jak gdyby w nawiązaniu. Bardzo często w sprawozdaniach operujemy nazwą ulicy Ofiar Oświęcimia. Mi się wydaje, że najwyższy czas się zająć, bo to jest przekonanie historyczne. Powinno być ofiar KL Auschwitz. I jaki zespół historyków czy prawników powinien tym się zająć w końcu, bo to funkcjonuje i to jest błąd historyczny. To jest raz. Druga sprawa. W sprawozdaniu Wydziału Kultury, Sportu i Rozwoju pracownicy wraz z Wydziałem Techniczno-Komunalnym prowadzą przegląd tablic informacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta. Na koniec, po zakończeniu, jak gdyby pomiędzy tymi sesjami ostatnimi, jak gdyby to rozpoczęto. Czy to musi trwać aż miesiąc? Bo i mnie pytano, i ja się pytałem i tak dalej, odnośnie tą tablica ekspozycyjna przy starostwie. Nie wiem, czy tam coś, czy je umyto, te szyby, czy, bo na pewno to, co pocięte, to jest pocięte. I są różne rocznice, uroczystości i tak dalej. I tam można było coś eksponować. Tym bardziej, że historia na ulicy, takie coś, różne środowiska, na przykład Patria i inne, i Solidarność też rozpoczęły. I dobrze byłoby to kontynuować, a takich tablic nie mamy. A chyba to jest prosta sprawa. Decyzja, albo naprawiamy, bo da się to naprawić, albo wymieniamy, robimy jakiś przetarg i robimy nowe. Następny temat, tydzień patriotyczny. Proszę państwa, ile komentarzy się nasłuchałem, ile komentarzy było w mieście wśród ludzi, jak to było zorganizowane. Dzień flagi organizuje miasto, starostwo nie zafunkcjonowało, nic nie wie. Na dzień flagi składamy, zapalamy znicze przy pomniku Orła Białego. Specjalnie obejrzałem sobie sprawozdania z Dnia Flagi w różnych, w internecie, w różnych miastach. No na miły Bóg, zniczy się nie pali dla flagi, tak? Z drugiej strony więcej się składa.
jest uroczyste wciągnięcie flagi, ale czy się wieńce składa na dzień flagi, to nie. A na dzień 3 maja, na dzień Konstytucji 3 maja uczestniczyło znowu starostwo. Reprezentacja starostwa była jakaś, chociaż niekoniecznie taka, jaka powinna być, ale z miasta to byłem radny pan przewodniczący Dubicki i ja, tylko dwie osoby. Czy my nie możemy kiedyś w jakiś piękny dzień się spotkać, powołać może jakiś zespół stały, jeśli takie coś jest potrzebne i zrobić to godnie, tak jak to się robi i z szacunkiem dla naszej ojczyzny, dla rocznic, które ojczyzna obchodzi. Tutaj jeszcze się wpisuje sprawa prezentacji filmów patriotycznych w Tygodniu Patriotycznym. No żeśmy tutaj uzgodnili w jakimś gronie również służb, że te filmy mają sens, jeśli one się odbywają w godzinach lekcyjnych i jeśli na ten film się zorganizuje szkoły. Tutaj dostałem informację od dyrektora BDK-u, że no, nie było frekwencji. No to się nie robi takich pokazów filmów dla ścian w BDK-u, tak? Także no, trzeba tym się zająć, trzeba to zrobić godnie i w końcu trzeba to zrobić godnie. Dzień Samorządu Lokalnego. Jak tu pan burmistrz wspomniał. Swego czasu jeszcze przed COVID-em rozmawiałem z panem burmistrzem Petrykowskim, że no dobrze było zrobić taką też i galę, wspominając na 40-lecie samorządu lokalnego. Może o tym też pomyśleć, tym bardziej, że mamy gdzie, mamy, burmistrz wtedy wspominał, że też jak będzie hala, bo wtedy więcej ludzi przyjdzie, może, bo ci ludzie, którzy byli radnymi, od roku 1989, no jeszcze niektórzy są. Niektórzy są i dobrze byłoby przypomnieć ich i godnie i w jakiś sposób uczcić. Tyle, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Czy pan burmistrz coś chciałby dopowiedzieć do tej informacji, do zasłyszanych tutaj wypowiedzi? Dziękuję bardzo. Traktuję to jako uwagi, tak, delegat ferenda na przyszłość. Rozumiem. Tak, żeby ewentualnie pewne sprawy przemyśleć, jeśli chodzi o organizację różnych miejsc, spotkań. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, stwierdzam, że Rada przyjęła informację burmistrza z okresie międzysesyjnym do wiadomości. Jesteśmy w punkcie 5 porządku obrad. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy miejskiej Bartoszyce za 2021 rok. I tutaj poproszę pana Zbigniewa Lipiejko, zastępcę przewodniczącego komisji, o opinię na temat. Proszę bardzo. Drodzy państwo, parę słów na temat tej oceny zasobów. Komisja oczywiście zapoznała się z tą oceną. Przeczytam tutaj takie małe streszczenie tego, co tutaj wytworzyliśmy. W ramach swoich działań Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w imieniu samorządu lokalnego wiele działań mających na celu kompleksowe rozwiązywanie problemów społecznych najuboższych mieszkańców miasta w oparciu o własne zaplecze instytucjonalne, partnerstwo publiczne i społeczne oraz profesjonalną kadrę, w tym 59 zawodników, stan na 31 grudnia 2021 roku, oraz partnerstwo publiczne i społeczne. Zakres merytoryczny zarówno bieżącej działalności, jak i perspektywicznych kierunków działania opiera się dodatkowo o wypracowaną z udziałem współpracujących instytucji i organizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Bartoszyce na lata 2016-2022. Ocena zasobów MOPS dokładnie przedstawia realizację głównych zadań statutowych ośrodka, obejmuje informacje o infrastrukturze, zadaniach, zajęciach programowych realizowanych samodzielnie lub przy pomocy instytucji, organizacji współpracujących z ośrodkiem. Ze względu na COVID-19 wiele zadań musiało zmienić sposób realizacji. W oparciu o bazę merytoryczną i techniczną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach realizował dodatkowe formy działalności, projekty ukierunkowane na aktywizację, integrację lub reintegrację społeczną oraz tworzenie warunków do usamodzielnienia się. MOPS realizuje szeroko pojętą pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom schorowanym, starszym. Jest to pomoc finansowa, rzeczowa, a także pomoc w postaci pracowników opiekuńczych.
Sprawozdanie w sposób rzeczowy przedstawia programy, projekty realizowane, zasoby finansowe, pozyskane fundusze, jak i dotacje potrzebne na funkcjonowanie ośrodka. Niezmiernie ważną rolą w całokształcie działań na rzecz mieszkańców Bartoszyc wymagających wsparcia odgrywa współdziałanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z wieloma instytucjami oraz partnerami społecznymi. Na szczególne podkreślenie zasługuje partnerstwo z jednostkami organizacyjnymi, takimi jak samorząd, Straż Miejska, Zakład Usług Komunalnych, Bartoszycki Dom Kultury, ZAO czy Miejska Biblioteka Publiczna. Organizacjami pozarządowymi skupionymi w programie Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej Powiatowego Urzędu Pracy PCPR, Komendą Powiatową Policji. Dziękujemy Pani Dyrektor i całemu zespołowi za całoroczną pracę, co miało swoje odzwierciedlenie w tym obszernym sprawozdaniu. Komisja przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat tej oceny? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła ocenę do wiadomości. Punkt 6 porządku obrad. Projekt stanowiska Rady Miasta Bartoszyce w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat tego projektu? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu, proszę za przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że projekt został przyjęty jednogłośnie. Punkt 7a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz autopoprawkę, którą otrzymali Panie i Panowie Radni. Jest to projekt oznaczony numerem 1/53. I tutaj poproszę Panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu. Zmiany w budżecie. Punkt A dochody. Dział 855, rozdział 855-16. Zwiększenie planu dochodów o 48 310 zł z tytułu zwiększenia odpłatności za pobyt dziennego opiekuna dzieci do lat 3 zgodnie z projektem uchwały, która zmienia poprzednią uchwałę w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 905, zwiększenie o 6555 złotych planu dochodów z przeznaczeniem na realizację projektu Czyste Powietrze. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I wydatki. Dział 600, rozdział 604. Zwiększenie planu wydatków o 28 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup i ustawienie 2 sztuk wiatr przystankowych na ulicy Bronieskiego i Poniatowskiego. Komisja zaopiniowała pozytywnie przy jednym głosie przeciwnym. Dział 757, rozdział 757-04, zmniejszenie o 8230 zł planu wydatków na udzielenie poręczenia dla TBS i przeznaczenie tej kwoty na zbilansowanie wzrostu wydatków na dzienne opiekunki. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 801-01 i 801-04. Zwiększenie o 222 tysiące złotych planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii i gazu w Zespole Szkół Podstawowych nr 1 i Szkole Podstawowej nr 8. Jednostki te do ogrzewania wykorzystują gaz ziemny, który, jak Państwo wiedzą, w ostatnim okresie znacznie podrożał i to komisja też zaopiniowała pozytywnie. Dział 855, rozdział 855-16, zwiększenie o 56 540 zł planu wydatków z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzenia dla opiekunek dziennych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 905, zwiększenie o 6 555 zł planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu Czyste Powietrze. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 921, rozdział 921-09, zwiększenie o 30 tysięcy planu wydatków z przeznaczeniem na organizację Dni Bartoszyc. Tutaj pan dyrektor Bartoszyckiego Domu Kultury wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie do tego swojego budżetu o 30 tysięcy
organizację Dni Bartoszyc i komisja zaopiniowała to pozytywnie. Komisja pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie, które Państwo dzisiaj otrzymali, myśmy trochę wcześniej. I dział 801, rozdział 801-32, paragraf 63-20, zwiększenie dochodów budżetu miasta o kwotę 300 tysięcy złotych pozyskanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację wydatków związanych z powstaniem szkoły muzycznej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 801-32, paragraf 42-40, zmniejszenie wydatków o kwotę 120 tysięcy złotych z przeniesienie wydatków na wydatki inwestycyjne. Dotyczy to zakupu instrumentów muzycznych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I dział 801, rozdział 801-32, paragraf 60-50, zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utworzenie szkoły muzycznej, w tym 500 tysięcy na roboty budowlane i nadzór inwestorski oraz 250 tysięcy złotych na zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia. Oczywiście komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, pani Elżbieta Zabłocka. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni, ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy ogrzewania w tych jednostkach oświatowych. Czy to jest już prognoza do końca roku, czy to jest tylko za bieżący okres? To jest moje pierwsze, czyli za bieżący okres grzewczy. To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie natomiast dotyczy ogólnie wszystkich poprawek do budżetu, bo z tego co zauważyłam, nie bardzo mamy skąd już przenosić. Korzystamy z wolnych środków, a więc czy bezpieczne jest takie ogromne wydatki, które ponosimy, ponieważ nie wiemy, czy nie zostaną zwiększone jeszcze stopy procentowe, nie wiemy, czy nie będziemy mieli zwiększone odsetki od kredytu. A więc chciałabym się dowiedzieć, czy jest to bezpieczne, czy naprawdę nie mamy się o co martwić do końca roku, że budżet zostanie no, na poziomie takim, jaki powinien być. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę, myślę, że Pan Skarbnik się odniesie do tego. Proszę Pana Skarbnika o ustosunkowanie się do tych wniosków. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące wydatków na media, tak, no ogrzewanie konkretnie, to jest prognoza do końca roku, ale jak będzie, to trudno przewidzieć. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię związaną z bilansowaniem budżetu, no to mamy w tej chwili na tym etapie wykonania budżetu trudno jest szukać przesunięć, ponieważ no jeszcze część zadań jest w trakcie realizacji, część jest w ogóle nie rozpoczęta, więc tutaj jak ruchu wielkiego nie mamy. Natomiast no wydaje mi się, że na tym etapie lepsze jest korzystanie z tej pozycji wolne środki niż z pozycji kredyty, zwłaszcza co pani słusznie zauważyła, że te odsetki prawdopodobnie nadal będą rosnąć. Dziękuję. Dziękuję, proszę. Ja jeszcze jedno mam pytanie odnośnie tej szkoły muzycznej, bo dofinansowujemy jeszcze 750 tysięcy, 500 już z tego co pamiętam było przeznaczone na remonty, to 1 250 000 to nie, dobrze nie, pamiętam? Nie. Te 500 to jest praca początkowa, nigdy nie było żadnych tam 700, nie wiem, 500. Na prace budowlane? Nie. To są pierwsze prace. Projekt dopiero nawet jeszcze nie jest do końca w zasadzie. Poprawkę jakąś dawaliśmy. No przepraszam, nie będę się kłóciła, ale wiem, że już raz dawaliśmy poprawkę. No w każdym razie 750 tysięcy to tam będą sale dzielone, bo o to mi chodzi. Czy tam będą. No, czy tutaj trudno mi się do spraw technicznych budowlane odnieść. To musiałby ktoś, kto ma wgląd do projektu. Ja dobra, to powiedzieć. Okay. A na pewno pani chodzi o to, że w tamtym roku było 300 tysięcy chyba przeznaczone i nie zostało wykonane. No, dziękuję. Dziękuję.
Jeśli nie ma więcej pytań, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zmiany w budżecie oznaczone projektem numerem 1 na 53? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy na lata 2022-2034. Jest to projekt oznaczony numerem 2 na 53. Tutaj poproszę również panią Lucenę o opinię. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2022-2034. Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany te wynikają ze zmian w budżecie, oczywiście z uwzględnieniem autopoprawki. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 2 na 53? Proszę o głosowanie teraz. Elżbieta Zawłocka. Za późno. No nic. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7c porządku obrad. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalania maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Jest to projekt oznaczony numerem 3 na 53 i tu również poproszę pana Zbigniewa Lipiejko o opinię na temat projektu uchwały. Opinia w sprawie projektu uchwały 3/53 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Pozwolę sobie tutaj parę słów dodać do tej jakby opinii. Opłaty związane ze świadczeniem opieki nad dziećmi do lat 3 obowiązują w niezmienionej wysokości od 2018 roku. Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały wynagrodzenie opiekuna dziennego zostanie podwyższone z 5 zł do 5 zł i 50 groszy za godzinną opiekę nad jednym dzieckiem, a opłata rodziców zostanie podwyższona z 2 zł 50 groszy do 3 zł. Roczne koszty ponoszone na wynagrodzenia dziennych opiekunek przez samorząd miejski wzrosną o około 13 100 zł, między innymi ze względu na wzrost składek ZUS wynoszących 19,55% wynagrodzenia brutto. Dzienne opiekunki świadczą usługi na podstawie umowy zlecenia. Każda opiekunka opiekuje się 5 dzieci w czasie nieprzekraczającym 10 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Nie przysługuje im prawo do płatnego urlopu. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto opiekunki w 2021 roku wyniosło 3490 zł i 76 groszy. Opiekunki świadczyły pracę średnio 174 godziny miesięcznie. Średnia opłata miesięczna rodziców w 2021 roku wyniosła 325 zł. Po przyjęciu projektowanej zmiany wzrośnie ona do poziomu 390 zł. Wzrost opłaty rekompensowany jest rodzicom poprzez nowe formy wsparcia wprowadzone w 2022 roku. Rodzice, którzy złożą po 1 kwietnia wniosek do ZUS, otrzymają dopłatę do pobytu pierwszego dziecka u opiekunki dziennej w wysokości do 400 zł miesięcznie. Ponadto od 1 stycznia tego roku z rodzinnego kapitału opiekuńczego na drugie i kolejne dziecko otrzymają 500 zł przez 24 miesiące. Pierwszym a trzecim rokiem życia dziecka lub po 1000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy. Komisja projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
punkt 7d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości. Jest to projekt oznaczony numerem 4/53. I tutaj proszę pana Janusza Pasjaka o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej. Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej. Projekt uchwały nr 4/53 w sprawie zgody na nabycie udziału w nieruchomości. Gmina miejska nabyła w drodze spadku 1/2 udziału w nieruchomości o powierzchni 42,6 m przy ulicy Warszawskiej 14/3 w Bartoszycach. Drugą połowę od osoby fizycznej zajął komornik sądowy na rzecz zobowiązań finansowych. Po nabyciu przez gminę miejską w licytacji komorniczej drugiej połowy udziału gmina stanie się właścicielem lokalu, tym samym lokal będzie stanowić zasób mieszkaniowy gminy. Komisja nie miała uwag co do przedmiotowej uchwały i głosowała jednogłośnie pozytywnie za przyjęciem projektu uchwały. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu stanowiącego własność gminy miejskiej Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony 5/53. Również tutaj poproszę pana Janusza o opinię. Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej. Projekt uchwały nr 5/53 w sprawie użyczenia lokalu stanowiącego własność gminy miejskiej w Bartoszycach Stowarzyszeniu Nora, które swoją siedzibę o powierzchni 176,63 m2 miało w tym samym budynku w pomieszczeniach piwnicznych. Nowy lokal o powierzchni 56,85 m2 mieści się na pierwszym piętrze i zmniejszy koszty utrzymania, gdyż będzie wynajęty na tych samych zasadach, co lokal wcześniejszy. Komisja również nie miała żadnych uwag co do przedmiotowej uchwały i głosowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę pani radna Ania Binięda. Tak, moje pytanie dotyczy umowy, która zostanie spisana. Czy w takich umowach o użyczenie pomieszczeń jest jakaś klauzula, jakiś zapis, który zabrania osobie, która podnajmuje, no, korzystania czy podnajmowania jeszcze osobom za jakąś odpłatnością? Czy osobom trzecim? Tak, tak, dziękuję bardzo. Tak, bo chodzi o to, że my użyczamy za darmo, tak? Osoba może użytkować, ale żeby nie było tak, że ona po prostu jeszcze komuś potem za jakąś tam kwotę podnajmuje, czy wykorzystuje to w jakichś celach zarobkowych. Czy w tych umowach naszych po prostu takie klauzule są zawarte? Znaczy, to ktoś by musiał odpowiedzieć na to pytanie z mienia komunalnego, tylko z tego, co tam z uchwały wynika, to tam jest zapisane, że po prostu Nora chce zamienić te lokale, bo to było 174 metry, ze względu na koszta. Czyli oni ponoszą koszty. No to ja rozumiem, tak? Czy potem, już załóżmy, jak ta zgoda zostaje uzyskana, czy dysponując takim lokalem, Nora nie wykorzystuje tego, że potem na przykład jakieś organizować eventy, za które pobiera opłatę. O to mi chodzi. Ale to nie tylko o Norę, w ogóle o kwestie zapisów w naszych umowach użyczenia. Dobrze, pan burmistrz, proszę bardzo. Z pewnością, jeśli chodzi o umowy użyczenia, takiej możliwości nadprawnej nie ma. W przypadku umów dzierżawy jest możliwość poddzierżawienia. Ale i ta kwestia będzie uregulowana odpowiednio w umowie, z odpowiednią klauzulą, tak jak zwykle to czynimy. I mamy przypadki ewentualnych próśb o poddzierżawienie nawet terenów. Ostatnio miałam taką decyzję, podpisywałam, ale to może być wyłącznie za zgodą właściciela, czyli gminy miejskiej Bartoszyce. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 5/53, proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7f porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce oznaczony numerem 6/53. I tutaj również poproszę pana Janusza Pasjaka o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej na temat projektu uchwały.
Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej w sprawie projektu uchwały nr 6/53 dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. Dotyczy to terenu strefy przedsiębiorczości przy ulicy Inwestycyjnej. Celem uchwały danej jest korekta ustaleń dotyczących kształtowania zabudowy i zagospodarowania działki. Komisja nie miała również tutaj uwag co do przedmiotowej uchwały i wnosi o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje odnośnie projektu uchwały oznaczonego numerem 6/53? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 8 porządku obrad. Informuję państwa, iż w okresie międzysesyjnym interpelacje, zapytania i wnioski zgłosili radny Karol Kapuściński dotyczący możliwości rozszerzenia trasy przejazdu do komunikacji miejskiej. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Również pan radny Karol Kapuściński dotyczący możliwości uczestnictwa w projekcie Bezpieczny Pieszy, doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej zrealizowanym poprzez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Czy ktoś, no tutaj nie ma pana radnego Kapuścińskiego, chciałem zapytać, czy satysfakcjonują go odpowiedzi, ale dziś jest nieobecny na sesji. Przechodzimy do punktu 9. To jest do spraw różnych. Ja ze swej strony informuję państwa, iż w okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły między innymi pisma. Szpital Powiatowy Bartoszyce, prośba o dofinansowanie zakupu karetki. Skierowałem to pismo do Komisji Programowej Budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie, opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Bartoszyce w 2021 roku skierowałem do Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Programowej i Budżetu. Bartoszycki Dom Kultury w Bartoszycach, prośba o zwiększenie budżetu na organizację Dni Bartoszyc. Dzisiaj omawialiśmy to na sesji. Skierowałem do Komisji Programowej i Budżetu. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania w ramach najmu mieszkania dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat. Unieważniono część. Skierowałem to do Komisji Gospodarki Miejskiej. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule ustęp 3 uchwały z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok. Unieważniona ta uchwała w części. Skierowałem do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o sprawy różne. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Pierwszy był pan radny Sarzyński, później pan przewodniczący, później pani przewodnicząca. Proszę bardzo. Chciałem zapytać, co dzieje się z tym przejściem na ulicy Kętrzyńskiej przy Biedronce, bo ona tak ładnie funkcjonowała, teraz od kilku dni już nie funkcjonuje. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja mam małe, krótkie pytanie. Od dłuższego czasu zauważyłem, że nasz zegar na naszej bramie nie funkcjonuje i no chciałem się spytać, czy to jakieś prace konserwatorskie, czy jakaś awaria? Panie przewodniczący, proszę. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja w temacie dbałości o czystość i estetykę naszego miasta chciałam zapytać o przede wszystkim stan ławek, na co zwracają uwagę głównie starsi mieszkańcy naszego miasta. Czy można by było je, że tak powiem, odświeżyć po okresie zimowym, bo na większości no, ciężko usiąść. To jest jakby pierwsza rzecz. Kolejny temat. Dojazd do parkingów przy ulicy Słowackiego 28, Poniatowskiego 11A, Słowackiego 30. Dojechać bardzo ciężko, bo tam są straszne dziury i od wielu lat nic się nie działo w temacie remontu, nawet takiego cząstkowego. I to jest jakby sprawa bardzo ważna, bardzo istotna. Dalej chodnik od ulicy Poniatowskiego 11A.
To jest nowy chodnik, ale jest duży fragment prowadzący do przystanku autobusowego i on jest z wieloma wgnieceniami. Starsze osoby mają problem, jeśli chodzi o dojście właśnie do tego przystanku autobusowego. I kolejny temat też Poniatowskiego 11A. Bardzo wyraźne miejsce, gdzie było posadzone drzewko. Ja nawet tutaj widzę, że pan sekretarz notuje, to takie zdjęcie zaraz od mieszkanki poproszę. Było posadzone drzewo, potem zostało wyrwane i jest taka dziura trochę jak po bombie. No, ze względu na estetykę, no, warto by było zwrócić na to uwagę. No to tyle. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Jeszcze może pan radny Azarewicz, a później odpowiedzi. Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni, panie burmistrzu. Moja wypowiedź dotyczy postawienia ławki na dworcu koło tych słupków, gdzie na słupkach jest napisane rozkład jazdy, ponieważ przychodzą mieszkańcy i nie mają gdzie, starsi nie mają gdzie usiąść. Pierw były wiaty i tam pod wiatami siedzieli, teraz wiaty zostały zlikwidowane i nie mają gdzie usiąść. Chodzi o postawienie ławki. Następnie dotyczy również przejścia podziemnego pod torami, żeby chociaż co drugi dzień ktoś tam zaczął sprzątać, ponieważ pomimo sprzątno zaraz zostaje z powrotem to po prostu nabrudzone, nabite butelek i tym podobnie. Może tu widzę, jest pan komendant, może by bardziej skierował tam patrole, żeby częściej wpadali, głównie po południach, to wtedy może wypleni się tą zarazę. Następnie chciałem poinformować, kiedy zostanie sprzątnięta ślepa ulica Bohaterów Warszawy, tam w stronę banków, bo już zgłaszałem od dłuższego czasu, rozpoczęto sprzątanie, ale to sprzątanie tak się ciągnie, że do tej pory nie jest sprzątnięte. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę panowie, może ktoś się odnieście do tak, tego. Bardzo proszę pana sekretarza. Część tych wniosków traktujemy jako wnioski do realizacji, ale do części się odniesie kolega. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, tak pokrótce po kolei. Przejście dla pieszych sprawdzimy, czy akurat ono nie ma czujnika zmierzchowego, po prostu nie wiem, czy to w ciągu dnia się świeci, nie odpowiem w tej chwili. Zegar, uszkodziło się coś w zegarze i wzywamy pana, który się tym zajmuje, żeby go naprawić. Ławki to, przypuszczam, sukcesywnie są odnawiane co roku, także dyrektor Jerzyło będzie wiedział, co z tym zrobić. Dojazd do parkingu chodniki Poniatowskiego, jeżeli to jest Poniatowskiego, nowa droga, to jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, to my to nie napiszemy tam do nich, żeby się tematem zajęli. Ławka przy dworcu, przy słupkach, przy rozkładzie jazdy, jeżeli to jest to miejsce stare wiaty, to wiaty są na terenie prywatnym i wtedy ewentualnie musielibyśmy, były wiaty, to jest teren prywatny, musielibyśmy ewentualnie znaleźć lokalizacyjną ławkę na naszym terenie. Przejście podziemne jest sprzątane bardzo często i z dyrektorem Jerzyłą swego czasu żeśmy rozmawiali na ten temat i on w miarę możliwości zakładów komunalnych ten przejście podziemne sprząta. Straż Miejska, pan komendant słyszał, o co chodzi. Odnośnie sprzątania ulicy Bohaterów Warszawy, te ślepe ulicy, to po prostu zobaczymy, jak to tam w planie wygląda i myślę, że nie będzie z tym problemów. Ja korzystając jeszcze przy okazji tutaj odnośnie ulicy Poniatowskiego, ja z panem dyrektorem Jerzyłą jestem w stałym kontakcie odnośnie koszy na śmieci i tak dalej. Tu już nie będziemy robili prezentacji medialnej z koszy, co się dzieje na Poniatowskiego, już to robiliśmy, niewiele się zmieniło. Jednakże takie informacje dotyczące, pan dyrektor mnie prosił, przekazał,
że w piątek był, na przykład 20 maja w piątek było wyczyszczone na czysto, elegancko, w poniedziałek od 23 o 6 rano przez cały weekend był kosz pełen. Niby to są śmieci na wierzchu, takie normalne te śmieci, które ludzie przychodzą, wrzucają, ale w pozostałych koszach nowo ustawionych na ulicy Poniatowskiego znaleźliśmy tak po 70% wypełnienia, w tego 90% pod spodem jest śmieci domowych w koszach. Bez segregacji, normalnie wrzucone w czarnych workach. Są też i segregowane śmieci w plastikach. No, po prostu ja apeluję do mieszkańców. Chciałbym też powiedzieć jedną rzecz, że jesteśmy, radni się w tym momencie też wypowiedzieli, jesteśmy w trakcie prac sukcesywnie w tym roku nad modernizacją monitoringu i w tym roku po prostu przepinamy sieć, to co monitoringi, to co kamery na światłowody, bo radiówka już po prostu nie wytrzymuje to, co nam będzie potrzebne. Przechodzimy na światłowody zgodnie z tym z wolą rady, co przekazało nam pieniądze na to. W przyszłym roku będziemy też ten temat powtarzali, żeby dołożyć kamer, zmienić obrotowe na stałe. Także pewne rzeczy się pozmieniają i my, biorąc pod uwagę, że mandaty karne idą w górę, także trzeba będzie się dobrze zastanowić, czy taki worek wyrzucić do kosza, czy po prostu wynieść tam, gdzie powinno być jego miejsce. I w poniedziałek 23 maja czterech koszy na przystankach zebraliśmy dwa worki po 160 litrów, każdy z sieci niesegregowanych, także taka tylko informacja dla Państwa radnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze Pani, może Pani Zabłocka, później Pan Nazarewicz, później Pan Lipiejko. Ja to również w sprawie tych koszy na śmieci na ulicy Poniatowskiego, ponieważ na przystankach to te kosze naprawdę nie załatwiają sprawy, bo tam cała ulica Poniatowskiego ma cztery kosze. Czy nie możemy wystąpić, ponieważ tam jest cały szpaler sklepów i ludzie wychodząc z tych sklepów po prostu wyrzucają po lodach te papierki, bo ja często sama idę, bo ja jestem taką osobą, że zbieram, bo mnie to denerwuje, a więc często idę, też podnoszę te papierki. Znaczy ja, panie sekretarzu, ja wiem, że my się cały czas bronimy tym, że ludzie wrzucają śmieci do kosza. No ale cóż ludzie mają wrzucać? Druga rzecz, każdy mieszkaniec płaci. Czy on wrzuci do śmietnika, czy on wrzuci do kosza komunalnego, to on i tak za te śmieci zapłacił. A więc my cały czas bronimy się przed tym ustawianiem koszy, dlatego że ludzie wrzucają swoje śmieci. No ale popatrzmy inaczej. Jeżeli ulica Poniatowskiego, naprawdę piękna ulica, w tej chwili wygląda strasznie, dlatego że tam jest pełno petów, tam jest pełno śmieci wyrzucanych po lodach, po napojach, po wodzie, po puszek po piwie. Naprawdę wygląda to niefajnie. To czy nie możemy w jakiś sposób, nie wiem, umówić się ze sklepami, że postawią przed swoim sklepem kosz na śmieci, wtedy te kosze będą na pewno, nie będzie na pewno w nich śmieci komunalnych. To myślę, że to jest, nie chodzi mi o to, żeby zobowiązać, czy nie możemy porozmawiać z tymi, udostępnić im nawet kosze, tylko po to, żeby rzeczywiście było gdzie te śmieci po drodze wyrzucić, bo cała ulica Poniatowskiego naprawdę nie ma koszy, na co ludzie wszyscy zwracają uwagę. Druga rzecz, no to jest wczoraj, bo tak to bym napisała wcześniej interpelację. Chodzi o Park Elizabeth i tą przy Nowowiejskiego, przy ulicy Nowowiejskiego, tą górną część tego parku. Tam jest sporo wyciętych drzew i te pnie są bardzo wysokie. Podczas koszenia, no niestety wokół tego pnia trawa jest niekoszona i wygląda to trochę niefajnie według mieszkańców, bo jest pięknie skoszona, a przy tych pniach jest takie kępy stoją. Także może udałoby się jakoś wyfrezować chociaż te pnie, tak jak to robią w niektórych miastach. I trzecie moje pytanie w dalszym ciągu o tą wystającą, to nie jest studzienka z tego co się dopatrzyłam, to jest chyba przyłącze gazowe wzdłuż chodnika, po jak stoimy przodem do napisu Bartoszyce, to jest po lewej stronie chodnik, który łączy z ulicą Poniatowskiego, z tym takim fragmentem uliczki za Poniatowskiego 21. Tam naprawdę ta studzienka jest bardzo wystająca i nie jest oświetlony ten budynek, tam mieszkają ludzie starsi i naprawdę może dojść do nieszczęścia, bo no, nie zauważą na bank, jeżeli jest ciemno, a naprawdę ona jest bardzo, bardzo, bardzo wystająca, o tak powiem. Obłożona jest w tej chwili jakimiś kamieniami, bo ktoś to poobkładał po prostu, żeby nie była taka typowa wystająca ta rura. Natomiast no, dobrze by było wreszcie coś z tym zrobić, bo ja już o to proszę od chyba 3 czy 4 miesięcy, żeby coś tam się zadziało. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję. Momencik teraz,
Teraz pan Azarewicz, bo tak, proszę. Odnośnie tej ławki. Uważam, że miasto nie zbiednieje, jakby postawiło tam ławkę. Tam akurat kończy się polbruk i jest przestrzeń, na której powinna być zieleń, ale tam po prostu nie rośnie nic. I przy tym polbruku można postawić ławkę. Uważam tak, że mieszkańcy powinni być zadowoleni. I jeszcze chcę wrócić do poprzedniej sesji. Dotyczy skrzyżowania ulicy Witosa, Warszawskiej i naprzeciw tej ulicy, to jest Tartaczna. Jadąc ulicą Witosa, po lewej stronie ten łuk jest po prostu niewidoczny, dlatego że tam jest zarośnięte żywopłotem. Ten żywopłot nie jest przecinany wcale. Trzeba zwrócić się do właściciela tego, żeby on wyciął. Jak on nie ma siły, to po prostu niech miasto to wykona dla bezpieczeństwa mieszkańców i ludzi, którzy przejeżdżają tą ulicą. Dziękuję. Ja przypomnę problem ogólnie dobrze znany, wjazd na kwadrat, czyli arsenał. Co się dzieje dalej, bo ludzie dostają, no nie wiem, mówcie coś, cokolwiek, nie wiem, takiego, żeby tutaj jakby uspokoiło trochę ludzi, bo budynek się rozwala, droga zamknięta, koło bloków śmigają. Ja sam jestem świadkiem, ile razy jadą w lewo pod zakaz na kwadrat. No. Przecież tam się tak na następne rzeczy, które grożą tam jakimś, nie wiem. No oczywiście, no to niech to usłyszą mieszkańcy. Teraz chciałbym, żeby ktoś odpowiedział na to pytanie, co się dzieje, kiedy będzie otwarta ulica i jak sprawa dalej, czy już jest następny właściciel, czy co, bo tu jest masakra. No. Dziękuję. Pani Lucyna Jędryszka, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja mam taki apel do nauczycieli ze szkoły podstawowej numer 7. Jeżeli tu mówimy o zaśmiecaniu i o koszach, to ja chcę zwrócić uwagę, ja zaproszę Państwa i przedzwonię, jak wracają, teraz jest okres wycieczkowy. Wracają autokary i ustawiają się tam na ulicy Sikorskiego. Młodzież czy dzieci wysiada, bo przeważnie dzieci, wysiadają po wizycie w McDonaldzie. Cała ulica jest zawalona pudełeczkami po McDonaldzie, niedojedzonymi hamburgerami, nie można przejść chodnikiem. Także moja prośba do nauczycieli, jak już wracają z tych wycieczek, to niech uczulą swoje pociechy dzieci i dopilnują, żeby to zebrać, czy w worek plastikowy, czy w coś, bo to wygląda strasznie. I to sprząta ktoś, no bo na pewno ktoś, kto sprząta miasto, przyjeżdża na za dzień czy za dwa i to sprząta, ale póki to się zadzieje, to chodnikiem nie można przejść. I druga sprawa. Ja mam ja już rozmawiałam z panią Hilmanowicz, ale może tutaj na bardziej by się pan burmistrz jakby mi wsparł w tym moim problemie. Na ulicy Pileckiego kończy się jezdnia. Na nowym tym, gdzie się jeszcze tam część ludzi buduje, ale ludzie z osiedla przychodzą do mnie z tą prośbą i mówią jako radna, proszę nam pomóc. Jest chodnik, który prowadzi do końca tej ulicy i się kończy zielenią, bo tam się kończy jezdnia. Ten kawałek, ponieważ ludzie z osiedla chodzą tą do jednostki, do pracy, tutaj do miasta, jest im szybciej niż przez Stary Most, wygodniej. Nie ma tam jest zieleń i koniec, nie ma chodnika. Gdyby ten kawałeczek, bo wiem, że jezdni się nie przedłuży, bo nie ma tego i nie będzie. Jest wyjazd na tą jezdnię do ronda, ale tam nie ma chodnika z kolei. I ludzie tam nie chodzą, tylko chodzą tą i rzucają deski, rzucają jakieś stare płyty, żeby ten kawałeczek, bo to jest parę metrów. Było można tam przejść. To naprawdę, ja wiem, że to jest inaczej w projekcie, ale gdyby to kawałeczek zrobić tego przejścia, byłoby to ułatwienie dla wszystkich mieszkańców tutaj właśnie Hilmanowicza, Wyszyńskiego, Sikorskiego, którzy chodzą, spacerują do pracy. Dziękuję.
Jeżeli mogę się tylko wtrącić. Ja właśnie założyłem taką interpelację i dostałem tą odpowiedź, że niby jest w trakcie zapytania, ale dzisiaj pani tej Karoliny Hirmanowicz nie może się spytać, czy to zapytanie w ogóle poszło, czy nie. No, tylko kwestia tego, a też jestem tego, no, już tyle chodzę przy tym. Jak to wygląda, te deski stare, tam ktoś przyniósł, rzucił na tą dzielę. To może na tę rundę pytań teraz, żeby nie, tam nie umknęło mu głowy. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Kosze Poniatowskiego. Chciałbym tylko też wspomnieć o jednej rzeczy, że Wydział Komunalny i Straż Miejska rozpoczyna sprawdzanie, kontrolę umów przez posiadania przez przedsiębiorców na wywóz nieczystości. Czy wszystkie podmioty gospodarcze na terenie miasta mają podpisane takie umowy i nie wiem, po prostu musieliśmy coś sprawdzić, czy w zakresie działalności sklepu nie jest to, że ma obowiązek wystawienia sklepu, ale nie chcę mówić, nie jestem tego pewien. Tematem, krótko mówiąc, się zajmiemy. Jeziorko Elizabet, dokładnie nie wiem, w którym miejscu występują pnie, ale to przypuszczam też jest kwestia czasu, żebyśmy ten temat uporządkowali. Jeżeli to jest chodnik i przyłącze gazowe, to przepraszam, my do tego nic nie ruszymy, bo sieci nie będziemy przebudowywać, jeżeli jest wysoko, coś wystaje. Ale do PGNiG zawiadomienie po prostu pójdzie, żeby ze swoją siecią zrobić porządek. Odnośnie ławki na Placu Dworcowym mówiłem, że zobaczymy, jak tam z terenem jest i w którym miejscu możemy to postawić. To mówiłem wcześniej. Witosa Warszawska Tartaczna, żywopłot jest na terenie prywatnym, ale to też sprawdzimy, zobaczymy, jak to tam wygląda sytuacja. Wjazd na kwadrat, faktycznie rozpoczęła się rozbiórka budynków przy skrzyżowaniu tych dwóch pierwszych. Na razie drugi, ten arsenał, cały duży budynek jest w uzgodnieniach konserwatorskich. Spotkanie było w tym tygodniu odnośnie tego tematu, ale nie wiem dokładnie, jak tam się zakończyło to spotkanie. Protokół jeszcze nie wpłynął tutaj do urzędu. Pani Jędryczka, to apel do nauczycieli, to już został przekazany. Pismo odnośnie tego przedłużenia tego ulicy Pileckiego, połączenia tego takim chodnikiem, nie może takim specjalnie, nie wiadomo jakiej wysokiej klasy, ale żeby można było przejść, poszło do Zarządu Dróg Wojewódzkich, nie wiem, czy odpowiedź jeszcze przyszła. No to już jakiś czas temu poszło i po prostu czekamy, nie? I to by było chyba na tyle. Dziękuję. Dobrze, pan radny Dalski się zgłaszał. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam kilka tematów. Swego czasu było bardzo głośne prasowe wystąpienie, artykuł bodajże w Gazecie Polskiej odnośnie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Było też wystąpienie rzecznika tej szkoły do nas, do radnych, żeby się wypowiedzieć i w jakiś sposób bronić dobrego imienia Bartoszyc. Przypomniał również o tym pan radny Kapuściński i była informacja, że Urząd Miasta pracuje nad jakąś opinią, nad jakimś wystąpieniem, nad po prostu zajęciem się tą sprawą. Czy coś poczyniono w tej kwestii? To jest jedno pytanie. Rekomendowano wypowiedzenie, Rada Miasta rekomendowała wypowiedzenie umów partnerskich z miastami w Rosji. Czy ta rekomendacja już ma jakiś skutek, czy po prostu wypowiedziano te umowy? Tutaj otrzymałem odpowiedź, bo złożyłem wniosek o nazwanie mostu na ulicy Bema imienia Fieldorfa Nila i zajęcie się tą tablicą informacyjną na kamieniu, gdzie są przekłamania historyczne. Pan burmistrz mi odpowiedział, że do rozpatrzenia przez Radę Miasta przekazano zgodnie z kompetencjami wynikającymi z przepisów prawa. Proszę Państwa, oczywiście na dzisiejszej sesji też przyjęto stanowisko, przypomnienie niejako Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odnośnie sposobu zajmowania się, co to jest petycja, co to jest wniosek, ile trzeba podpisów i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że jeżeli coś urbanistycznie nowego powstaje w przestrzeni miejskiej, to trzeba się zająć
mieszkańcy powinni znać i myślę, że ci aktywni wiedzą, że jak, co to jest petycja, ile trzeba podpisów i tak dalej, ale przede wszystkim radni, bo to leży w, nazewnictwo leży w kompetencji radnych. Czy niedobrze by było, żebyśmy powołali taką stałą komisję do zajmowania się tymi sprawami nazewnictwa, również przekłamań w nazewnictwie, żeby to było szybciej. Oczywiście i po jakimś czasie, jeżeli wpłyną jakieś petycje, bo możemy na petycji się doczekać za pół roku albo za rok, no i co? I nawet ludzie nie będą zorientowani gdzie co, bo ludzie się orientują na podstawie gdzie jechać, koło jakiego ronda jechać, koło jakiego mostu jechać i tak dalej. Także myślę, że to by było zasadne, żebyśmy taką komisję mogli powołać i żebyśmy tym mogli się zająć, a nie czekać na petycję, no bo możemy się nie doczekać petycji, a z drugiej strony nie ma regulaminów procedurowania odnośnie nazewnictwa. To jest tak. Jeszcze taka informacja, ja to przekazałem dla, tutaj do Urzędu Miasta. Jest drogowskaz, wśród drogowskazów przy światłach, przy kawiarni Roma, jest tam jeszcze kawiarnia Roma, Kina Muza, tam przy tych światłach jest drogowskaz policja. Drogowskaz policja jest skierowany tam, gdzie policja była. I proszę Państwa, teraz tak, jakiś wypadek się zdarzy, ktoś kogoś pobije i interwencja na policję, pobiegnie tam, gdzie policja była. No, no i to już trwa, prawda? Policja jest w innym miejscu już jakiś czas, a tam jest kierunkowskaz policja. No, szybko trzeba tym się zająć, uważam. Szybko należy tym się zająć. Następny temat, tutaj swego czasu chyba pani radna Zabłocka mówiła, że nie ma informacji odnośnie rozkładów jazdy na tych tablicach. I tutaj była jak gdyby intencja, żeby te rozkłady zrobić na blasze, tak, że to się da zrobić, ale oprócz tego trzeba to zrobić raz, a druga sprawa, żeby to trzeba odmalować, no zbliżają się Dni Bartoszy, różne święta i tak dalej. No miasto musi wyglądać ładnie i kropka, no tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Momencik. Pan kierownik się zgłaszał odnośnie chyba tego drogowskazu na policję. Tak, oczywiście, ja sprawdziłem. Tak, tak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja sprawdziłem ten drogowskaz, o którym mówi pan radny Darski, od strony ulicy Bohaterów Warszawy i ten drogowskaz jest zmieniony i jest on już usadzony prawidłowo. To może jeszcze pani Zabłocka, tak, coś tam chciała dopowiedzieć i będziemy chyba kończyć. Tak. Panie sekretarzu, ja mówiłam, że mi się wydaje, że to jest przyłącze gazowe, a bez względu na to, co to jest, jest to na terenie miasta i zagraża bezpieczeństwu, a więc my musimy na to zareagować. A ja chciałam do pani radnej Jędryczki. W myśl tego, co pani powiedziała, każdy nauczyciel szkoły podstawowej nr 7 każdego ucznia powinien odprowadzić do domu, czego niestety się nie da. My nie uczymy dzieci śmiecić. My uczymy dzieci, żeby zachowywały się tak, jak się należy w terenach, które nie są, w terenach zielonych. Natomiast jeżeli wychodzą dzieci z autokaru, są wprowadzane na teren szkoły i ze szkoły wychodzą samodzielnie. I niestety my nie idziemy za każdym dzieckiem i nie patrzymy, gdzie wyrzuca papier. Druga rzecz, przy parkingu powinien stać przynajmniej jeden kosz na śmieci. Tak, żeby dzieci jak wysiądą z autobusu, czy osoby, które wysiadają z samochodu, mogły gdziekolwiek te śmieci wyrzucić. Także bardzo przykro mi, pani Lucyno, że zamiast zadzwonić do dyrektora na forum Rady Miasta, mówi pani takie rzeczy i tylko o jednej szkole. Naprawdę jest mi przykro jako nauczycielowi tej szkoły. Czy ja mogę? Proszę. Ponieważ tam stoją trzy kosze. Tam stoją trzy kosze. To jest chodnik, gdzie przy dawnym, gdzie był kantor i dalej aż do szkoły stoją trzy kosze na śmiecie. Dzieci wysiadają i nie zawsze, nie wiem, ja nich nie pilnuję, nie wchodzą. W każdym bądź razie jest tak dużo w ten kosz nałożone, że on się wysypuje na zewnątrz. Dziękuję. Przepraszam, ja przepraszam, ale wybrzmiało wcześniej, że dzieci idą i wyrzucają śmieci wszędzie, a w tej chwili jest, że wyrzucają do kosza, a kosze są pełne. No to myślę, że coś jest chyba nie tak. Dobrze.
Ja przepraszam, kończmy tę dyskusję w ten sposób, bo chyba nie było intencją ani pani radnej Jędryczki, ani pani radnej Elżbiety Zabłockiej, żeby doszukiwać się złośliwości z każdej ze stron. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Pan burmistrz, dwa słowa, proszę. Dosłownie dwa słowa. Ja do pana radnego Wojciecha Darskiego. Szanowny panie radny. Witolda Darskiego, przepraszam. Przepraszam. Szanowny panie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa zna swój status, zna swoją historię, zna biogramy swoich wykładowców i zakres kontaktów z obwodem kaliningradzkim, który był czy nie był. I jest ona chyba wystarczająco, ma instrumenty i narzędzia, żeby bronić swego dobrego imienia. Skoro te pismo było skierowane do radnych, radni nie podjęli tego tematu, no to znaczy, że sprawa zdaniem pana burmistrza jest na tym etapie zamknięta, bądźmy szczerzy. Artykuł oczywiście przykry, ale trzeba, jeżeli jest taka możliwość, bronić swego dobrego imienia i do tego serdecznie zawsze zachęcałem i zachęcam. Sprawa numer dwa. Tu się odniosę do postulatów pani radnej Elżbiety Zabłockiej. Szanowna pani, ponieważ dzisiaj jest Wigilia Dnia Samorządowca, oboje, pani i ja, już wiele lat pracujemy na rzecz samorządu. Miałem takie, wie pani, zdarzenie, które dzisiaj w dwóch zdaniach przypomnę. Mianowicie w czasie sprzątania świata zawsze sprzątałem z młodzieżą. Nie z pracownikami czasami, a raczej częściej z młodzieżą, jak to tylko było możliwe. I pamiętam entuzjazm tych młodych ludzi, jak sprzątaliśmy tereny wokół szkoły, na jakichś parkach centralnych, w różnym miejscu. Myślę, że przed nami jest wielka praca. Przed ludźmi samorządu, przed ludźmi szkoły, przed rodzicami, żeby uświadamiać, jaki powinien być poziom estetyki, kultury bycia w miejscach publicznych, bo to jest nasze miasto. To są nasze Bartoszyce. Łączą nas Bartoszyce. I dlatego też a propos tych koszy, bo też ostatnio korzystałem kilka razy z przejazdu ulicą Poniatowskiego. Rzeczywiście to jedno z piękniejszych dokonań samorządu lokalnego wspólnie z samorządem województwa w ostatnich latach. Wydaje mi się, że gdyby, niech pani zrobi takie założenie, nie było takich alarmistycznych informacji, jak pana dyrektora Krzysztofa Jerzyło, z tych koszy, które tam są, jeśli chodzi o odpady domowe. Gdyby one były w właściwy sposób zagospodarowane, to z pewnością byłoby więcej miejsca na te wszystkie tak zwane bieżące odpady, które wynikają z poruszania się mieszkańców po tej ulicy. Czyli te wielkie rezerwy, które tkwią, to tkwią ciągle w nas, w naszym sposobie bycia w tej części, która jest częścią publiczną, naszą wspólną miejską. I to też mi się wydaje ważne, żebyśmy na to zwracali uwagę, żebyśmy poprzez różne akcje i różne postulaty i swoje świadectwo do tego zachęcali. Bo wtedy będzie o wiele mądrzej i lepiej, jeśli chodzi o właśnie tą estetykę miasta naszego. I trzecia kwestia, która mi się tu nasunęła, która mi umknęła, przepraszam, to jest realizacja stanowiska dotycząca rekomendacji wypowiedzenia umów. Takie wypowiedzenia już wyszły ze strony Urzędu Miasta Bartoszyce, jeśli chodzi o naszych partnerów po stronie Rosji. Dziękuję. Jeśli z państwa nikt więcej nie zabiera głosu w sprawach różnych, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 53. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność.